Siemanko wszystkim. Dzisiaj na warsztacie mamy Simpsona SR50. Jak widzicie, jest goła rama. Akurat mam go odrestaurować kompletnie, a przyjechał do mnie w stanie agonalnym, że tak powiem. Ogólnie trzeba go zrobić do wyglądającego w miarę. Po prostu trzeba go naprawić, wymalować, zrobić od podstaw. I mam nadzieję, że jakoś to pójdzie wszystko. No tak, tutaj mamy zębatkę, bębny od kół. Błotnik przedni, tylni, lagi, bak. Bak już jest po malowaniu. Nie wiem, czy to będzie widać, ale może wam pokażę koło, bo koła też malowałem na biało. Koło wyszło zajebiście. Malowałem pistoletem, więc najgorzej nie wyszło. O, tutaj macie drugie koło. A dopiero co to ściągam taśmę, bo było malowane to koło 2 dni temu. Dopiero wyschła farba, więc dopiero taśmę ściągnę i fajnie to będzie wyglądać wszystko. A tutaj reszta części. Lampa, przód, tył, wahacz, elektryka. Ogólnie całą elektrykę będzie trzeba kupić nową, zrobić od podstaw. Jak ja to widzę, no koła i bak białe będą. Te tutaj blachy. Te blachy będą wymalowane na niebiesko. Ta rama cała na niebiesko będzie. Te tak samo. Jeszcze są tutaj takie owiewki z przodu na nogi. One też będą na niebiesko wymalowane. Tutaj w remoncie jest jeszcze kosiarka. Ten jest w naprawie. Silnik z tego właśnie Simpsonka. No i tak, te blachy będą niebieskie. I reszta, wahacz i inne elementy ramy przelecę na czarno. Tak to widzę i teoretycznie powinno fajnie wszystko wyjść. Tutaj jeszcze opony się wyczyści, wszystko. Ogólnie malowałem pierwszy raz, więc jestem zadowolony z tego malowania, bo powiem, że wyszło zajebiście. No i co? Cały filmik oczywiście z remontu. Jak on wyglądał na samym początku, zrobię oddzielny, to zobaczycie, jak on to wygląda. Nawet wam może do filmu tego, co teraz nagrywam, wstawię kilka zdjęć. Zobaczycie, ale najlepiej to nie wyglądał. Najlepszy to był ogólnie silnik. Tak było zajebane w środku, chuj wie czym, że też był już całkiem rozebrany, wyczyszczony i złożony do kupy. Właśnie silniczek jest tutaj. No i co? Już po złożeniu się upierdoliłem jakimś chujem. Ogólnie luz na wale był jak skurwysyn. 2 mm chyba w bok. Takie łożyska były rozkurwione. Ja wam tam wstawię zdjęcia oczywiście. Wstawię wam zdjęcia i zobaczycie, jak to fajnie wszystko wyglądało. A teraz już jest złożone wszystko. Nowe uszczeleczki. Nowe uszczeleczki są. Nowe, wszystkie nowe łożyska. Nowe pierścionki na tłok. Simmeringi tak samo, wszystkie nowe. Więc będzie wszystko hulać jak trzeba. Dzisiaj będzie malowane chyba wahacz i reszta blach na czarno. Jak mi przyjdą dwie owiewki do przodu, to wszystko przelecę na niebiesko od razu, żeby dwa razy farby już nie mieszać, żeby jednolity kolor był. I najwyżej nagram inny odcinek jeszcze z tego. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda podczas składania. A dzisiaj nie mam już co opowiadać, więc będę kończył. Będziemy się widzieć w następnych odcinkach oczywiście. No i co? Wiecie, co macie robić, nie? Łapa w górę, subskrybuj kanał, komentuj oczywiście. No i co? Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, na razie, cześć.